We knew it will be tough game. Okay, we played not bad, but you know, we have two big up and big downs, you know, and downs was more than ups, so for that we lost. And we cannot expect to come away game and give them 19 offensive rebounds and to win game. It's very hard to do that, especially that we make 16 turnovers. So this is problem, main thing. All other things we did pretty okay. We control some, we have good moments, you know, but then. Thank you for spectators. They came here, you know, like usually with big support, but sorry, not today. Trener powiedział, że mieli dzisiaj swoje lepsze, gorsze momenty. Więcej było niestety tych złych, że mieli 18 ofensywnych zbiórek. Mieli swoje problemy. Niestety przegrali, za co może dzisiaj przeprosić. Mandos? Добрий вечір. Перша полова, очевидно, дуже краще до виконання у другій контролювалишми цей матч, було все окей. В третій кварті навіть чи на 100-му вигравалишми, але швидко і глупо втратилишми там перевагу. Ну, як тренер повідав, Польфарм є справді міцним заспалом тим року і добре граємо у себе вдома. І не можемо попросту дозволити тиле збірок офенсивних і тиле страт у них на паркеті. Просто тут присунділа меч, а пізні почули вони і вже було тяжко. Дякую. No, Sharky is not typical team, you know. They're five position players shooting three pointers all time on there. But Sajus and Mirković are, you know, we knew that they averaging five offensive rebounds per game. So this concentration sometimes is luck, you know, so many times it was 50-50. But, you know, this is, you know, hard. You have to go harder, for sure. They didn't go enough time on free throw line. They have 55% free throw line. If you lose ball, go for foul. No easy layups. We gave up two easy layups. 44 points under basket. It's not big guys. Just guards, penetration, easy layup. This is problem. Everybody make mistakes. Everybody make mistakes. We lost the game, not them too. We can do better. They can do better, and we can all team can do better. Yeah, they score. They are good players. They are quick. They are young. They penetrate. They pass. They shoot. You know, it's basketball. You know, we were close. You know, we would win 10 points. They didn't make this on fast break. Many times they scored on fast break. It's not just pick and roll. Pick and roll wasn't problem. Easy baskets on fast break. This was biggest problem. After our turnover, 1-2 pass, easy layup. This is problem. Too much. We lost what? 5 points. They scored, I think, 10 times under basket in fast break. Not even playing pick and roll. There's no problem with that. To wszystko? Powiem wam, po innemu Gennarda brakowało nam. Ротації, бо він щось там зробив собі з ногом і грав тільки 3 хвилини, і та ротація
наша бы поправилась, если он бы играл. Он нам дает такую энергию, пенетрации и сбюрки, и, напевно, бы было лучше ротацию. Мы не мучили так заводник, как видишь, уже почти 10 пару минут играли, бо Гейнард бы певне играл венце, ниже 25, и то бы было направда, он бы нам бы помог. А так то тяжко была вонская ротация, и позднее физически, может, щадлишь мы трохи в четвертой кварте. Myślę, że to był taki mecz na bardzo wysokim poziomie. Zespół ze Słupska grał bardzo dobrze, cały mecz. Trafiali każdy rzut, który był mniej więcej taki łatwiejszy. Trafiali nawet bardzo trudne rzuty. I zawsze bardzo ciężko się gra, kiedy dobrze bronisz w obronie 20 sekund i nagle na końcu stracisz punkty. Ale dzisiaj naprawdę byliśmy takim zespołem, który nie podaje się ani na minutę, ani na sekundy. I cały czas wierzyliśmy, że wygramy ten mecz. I każdy zawodnik w to wierzył, wszyscy wierzyliśmy i jestem wyjątkowo szczęśliwy, że udało się wygrać ten mecz. I to wygrać mecz z bardzo dobrym przeciwnikiem, który grał bardzo skutecznie i zespołowo. Każdy zawodnik był bardzo groźny w ataku. Naprawdę taki zespół podtrzymać jest bardzo trudna sprawa. I w drugiej połowie na przykład bardzo dobrze zatrzymaliśmy Mantasa Czesnauskisa, który w pierwszej połowie nam zrobił bardzo, bardzo dużo krzywdy. Wiedzieliśmy, że to jest wybitny strzelec, ale daliśmy mu za dużo miejsca i on wszystko wykorzystywał prawie na 100%. I dobrze, że później te korekty zadziałali i on był bardziej wyłączony z gry. No i znowu walczyliśmy się, broniliśmy. Zobaczcie, mieliśmy 19 zbiórek ataku. To nie mamy aż tak dużo centymetrów, aż tak dużo jakichś tam, nie wiem, dużych chłopaków pod koszem, ale Sajus, Didi i cały zespół walczyli o każdą piłkę. Nie podawaliśmy nawet w trudnych momentach, przegrywaliśmy 13 punktów, ale cały czas, jeszcze raz powtarzam, wierzyliśmy w to zwycięstwo i dzisiejszy mecz jeszcze raz potwierdza i pokazuje, że no już jesteśmy takim zespołem, który nigdzie nie podaje się. I to bardziej nawet cieszy mnie niż zwycięstwo, bo to mogło być różnie. Jeszcze raz zespół Słupska grał bardzo dobrze. Nie było żadnego wstydu przegrać taki mecz, ale że my graliśmy, oddawaliśmy wszystkie siły, to było najważniejsze i ta wygrana jest jakby wynagrodzenie za to. I dedykujemy tą wygranę Didi, który ma urodziny. Dziękuję bardzo. Tak, trener powiedział, ten mecz był dla nas szalenie ważny. To nie był mecz o play-off, tylko mecz play-off. Walczyliśmy ze wszystkich sił. Każdy, kto wszedł z ławki, dawał impuls, energię. Nawet jak przegrywaliśmy w drugiej kwacie, to wszedł Jakub Szenk, dał pozytywną energię. Zaczęliśmy odrabiać stratę. No, niesamowicie, niesamowity mecz i dla nas, i dla kibiców, i dla miasta, bo chcemy się bić. Chcemy się razem bić i to jest coś fantastycznego. Koszykówka razem między nami nas cieszy i mam nadzieję, że to widać na parkiecie, bo ta energia, która buzuje w nas, to możemy grać nawet, jakby teraz trener kazał nam grać na następny mecz, to wydaje mi się, że jesteśmy tak nabuzowani pozytywną emocjami, energią, żebyśmy mogli jeszcze kolejny mecz zagrać. Natomiast Słupsk, bardzo ciężkie warunki nam postawił na początku meczu. Natomiast powiedzieliśmy sobie, że my jesteśmy lepiej przygotowani, trener nas lepiej przygotował motorycznie i mecz się nie wygrywa w pierwszej, drugiej kwacie, ale się wygrywa w czwartej i tu udowodniliśmy, że jak już zespół opadł z sił, to wtedy my przycisnęliśmy dobrą obroną, zbiórkami w ataku, agresywnością i tyle. No. Może powiedzieć, że jesteśmy może bad boysami PLK, ale no, bo to tak jest naprawdę, bo nie mamy oprócz Sajusa i Urosza, nie ma żadnych jakichś
i Karola Michałka nie ma jakichś nadludzkich warunków, dokładnie, dokładnie, więc naprawdę cieszymy się z zwycięstwa, bardzo kibice stali za nami murem, zrobiliśmy to też dla nich, dla nas samych i walczymy dalej i nie patrzymy na innych, tylko patrzymy na siebie i z taką grą możemy naprawdę daleko zajść. Jeszcze bym chciał dodać, bo dla nas to był naprawdę bardzo trudny mecz, bo to jest trzeci mecz pod rząd i niektórzy zawodnicy każdy mecz grają po 40-35 minut. Nie mieliśmy w ogóle czasu na przygotowanie do tego meczu. Wróciliśmy bardzo dalekiej podróży. To naprawdę to był taki no, wyjątkowo arcytrudny mecz i bardzo dobrym przeciwnikiem, który jest na fali, który wygrywa mecz za meczem. Także trudno nie odcenić takiej wygranej. Dziękuję. No tam mamy swoje metody. Nie, po prostu już nie pomagaliśmy od niego zatrzymać innych zawodników, bardziej byliśmy skoncentrowani go wyeliminować z gry. To jedna sprawa, ale druga sprawa, myślę, że zespół Czarnych Słupsk może trochę też niepotrzebnie o nim zapomniał czasami i to nam trochę ułatwiło pracę. Dziękuję. No to taka konieczność, bo mamy kontuzjowanych graczy, oni po prostu Długosz i Paliukienas nie mogą grać, oni są kontuzjowani. To dzisiaj, co nie wykorzystałem, tylko Karola Michaleka, który jest cały czas gotowy do gry. Niestety dzisiaj graliśmy przeciwko takiemu bardzo szybkiemu zespołowi, który dużo rzuca w obwodzie i potrzebowaliśmy graczy trochę innego typu. Dlatego grali wszyscy, którzy mogą grać dzisiaj. Dziękuję. No tu chcę podziękować bardzo Michałowi Topieleckiemu, który jest maserem naszego zespołu. To on sprawił tak, że dzisiaj w ogóle mógł zagrać Sajus. Naprawdę wykonał świetną pracę. Tak samo bardzo mocno pracował Didi, który jest też mocno kontuzjowany. I można tak powiedzieć, robi wszystko, żeby Martinez Paliukienas też wrócił do składu. Niestety on ma trochę poważniejszą kontuzję, wybity bark i dosyć mocno, nie może podnieść ręki. Ale naprawdę mam nadzieję, że jak nie na następny mecz z Kutnem, to już na następny na pewno wróci. Teraz będziemy gadać. Nie, chciałem tylko podziękować kibicom za ośpiewanie 100 lat i złożenie życzeń, także tort. Bardzo się wzruszyłem i dziękuję wszystkim, którzy śpiewali 100 lat z okazji moich urodzin. Bardzo dziękuję. Szczerze powiem tak, nie mam żadnej tabelki, nie wiem na którym miejscu jesteśmy. I wiem, że potrzebujemy wygrać każdy mecz i tylko na to płacimy. Naprawdę w ogóle mnie interesuje, gdzie jesteśmy, mnie interesuje, jak gramy, i co robimy dobrze, co robimy źle, a jak będziemy grali, wygrywali, to w tabeli będzie wszystko w porządku. Tak. Nie, no trener. Trener tam, ja z komputerem nie daję rady, to tak. Dzięki, tak.